Dobrze, że rząd buduje szpital na Stadionie Narodowym, dobrze, że takie szpitale powstaną w województwach, lepiej późno niż wcale. Nie może być tak, że chorzy spędzają w karetkach 6-8 godzin, odbijając się od drzwi do drzwi. Liczba hospitalizowanych będzie rosła. Nasi eksperci od dawna mówili, że potrzebujemy zabezpieczyć dla nich więcej miejsc, ale przecież nie tylko miejsc, bo to nie szpital leczy. Leczy człowiek, który w tym szpitalu pracuje. Bez człowieka, który umie obsłużyć respirator, który nie jest przecież jakimś wiatraczkiem, który każdy może podać odetchnąć pod nos choremu, tylko bardzo zaawansowanym sprzętem. Wszystkie te zapowiadane sukcesy rządu w dziedzinie budownictwa i logistyki psu na budę. Na nic się nie zdadzą. Rząd może mieć na półkach miliony respiratorów, ale jeżeli nie będzie specjalistów, którzy będą potrafili i mogli je obsłużyć, niczego to w naszej sytuacji nie zmieni. To jest dzisiaj pytanie. Nie czy rząd da radę wybudować szpital, tylko kto będzie w tym szpitalu pracował? Skąd wziąć ludzi do pracy? Skąd wziąć specjalistów? I niektórzy przedstawiciele rządu mówią dzisiaj, że poprosi się każdą placówkę medyczną w Polsce o wydelegowanie jednej osoby na narodowy. No dobrze, ale drugą pewnie trzeba będzie wydelegować do tego szpitala w województwie. Czyli możemy doprowadzić już do totalnej zapaści systemu istniejącej infrastruktury w województwach czy powiatach. Co znajdzie się w tej ustawie, na którą wszyscy czekamy, regulującej status pracowników medycznych w pandemii, która ma jutro przechodzić przez Sejm? Czy duch idiotycznych wypowiedzi ministra Sasina, czy może wreszcie świadomość rządu, że jeżeli na kogoś nakłada się ryzyko, nakłada się odpowiedzialność, to trzeba mu zapewnić takie warunki do pracy, żeby był w stanie tę odpowiedzialność dźwignąć, to ryzyko na siebie przyjąć. My dzisiaj oczywiście jesteśmy znowu mądrzy po szkodzie. Znowu ponosimy skutki braku wyobraźni poprzednich ekip rządzących, bieżącej ekipy rządzącej, ale też i często nas samych. Brak wyobraźni zabija, ale to już temat na zupełnie inny komentarz.